Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to 60. materiał z gry Lost Castle i męczymy się, żeby przejść tryb koszmarny, który jest koszmarnie durnowaty, no ale trzeba, bo tu jest są grolemy, tak? Jak w Mario skakać masz... Na padzie nie da się tak, jak głupiacia to grasz. Tak. Nie no, jakiś LC Syntrax tu kamieniami we mnie rzuca. Lawo, skor! Kurwa, to są te kamienie do poronienia, prawda? No ja nie wiem, czy to kamieniami się takie rzeczy rozwiązuje. No, znaczy wiesz, możesz doprowadzić do poronienia albo bijąc żonę albo robiąc tam jakieś zabiegi czy coś, albo intensywnie bijąc ją za pomocą kamienia. Meg. Jesteś specjalistą, widzę, w tej dziedzinie. Czy masz własną klinikę? O, patrz! Soul Reaper! Jak to działa? To wszystko? Naprawdę? No. Kurwa, biorę... Ej, ale dam ci to podnieść, żebyś miał do questa. Dobre. Spodziewałem się, że to będzie coś naprawdę dobrego endgame'owego. Ja też. Czekaj, atak znaki zapytania? No. No, czyli musisz uważać, bo ludzie mówią w rękach. Czekaj. To ma... 12 więcej obrony. Nie, wolę mieć kurde tego, Butcher's Blade'a. Butcher! Dobra, chodź, Butcher. Poczekaj, mam lepszy pomysł. Mam lepszy... Kurwa. Wyrzuć te bomby i daj je mi. To jest dobry pomysł. O, idealnie. Ustaw się pod ścianę. Egzekucja. Ala Hagwar... Czas to fajnie. Chodzi. A, dobra. Dobra, zobaczmy, co daje mi Soul Reaper. O, jest duszek buszek. Ej, on rzeczywiście robi Soul Reapera! Co tu się dzieje? Co tam się dzieje? Soul Reapers! Ale co, wyciągasz duszę, czy o co? Nie wiem, no po prostu mam efekt Soul Reapera. Do jakiejś bardzo spuki. O, to bardzo spuki umarłem jak coś. Przez zajebistego spuki smoka. Co się... Travis, healuj, proszę się. Nie wiem, co się właśnie dzieje w tym momencie. No szkielety. Nawet ale nie byłem nawet obok tych przeciwników, chodzi mi o to. Ja po prostu idę i dostałem obrażenia. Wróci na tą grę. Tfu! O, pułapki nie będą nam zadawać obrażenia. No, a czemu nie? A to drugie? Co tam, że 20 atak, jeśli masz pełne zdrowie. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie. Tak. Czekaj, masz. Mam. No to masz. No to mam, no kurwa, no. Co to robi? No Reapers of Souls, Diablo. No to się tam... Kurwa, to jest piękne. Ty no, duszę mi to dodaje czy nie? No mam 210, uwaga! Trafiłem tak, typa, mam 209, to... zabiera mi duszę! Co? No zabiera mi duszę. No dobra, no są już niepotrzebne, to dlatego... Tak, no dobra, no są niepotrzebne, no faktem, no ale... Ale coś ci dodaje? Nie wiem... No nie! Właśnie nie, ja myślałem, że HP, no mam teraz 80 HP, a, umarłem. Sorry, nie będę ryzykować. Ja wiem, ale tu kurwa chodzi o to, że ta kosa chyba powinna być czymś fajnym, tak? Pewnie jest to jego jakiś ultra stat, że kiedy przeciwnik, kurde, nie wiem, jest odwrócony do... nie wiem, do północy... No zajebiście, lubię tak otrzymywać obrażenia od... Dobra. Jest odwrócony do północy dnia, kurwa, 19, 18, każdego nieparzystego miesiąca o godziny 11.30 do 12.01. To wtedy, kurde, nie wiem, zadaje to obrażenia podwójne czy coś. No jakiś, kurwa, gówno tego. Slightly extra damage ponoć zadaje ten mój rip, poświęcając moją duszę tam, więc no... Aha. Słabo. No, poświęciłem sobie duszę, no super, nice. Żeby to kurwa chociaż... Aha. Też żeby charge'owanie tego obrotu na przykład było szybsze czy coś, ale nie jest. Mm.
Co za kurde... No zobacz, jak to jest bezsens, nie? Jakby to było, że debuffowało przeciwników czy coś, no bo w końcu zabieramy im duszę, a nie. No ale to ja tracę duszę, robiąc to. Właśnie. Ty tracisz duszę za to, że używasz tej broni. To kurwa tak, jakby ktoś ci naprawdę cię oskamował, no nie? No, broń należała do żniwiarza, coś mi tu nie gra. Czekaj! No. Jeden, wezmę ja. Dasz mi jedno jabłko, żebym wtedy mógł sobie dwa naraz pierdolnąć? Proszę. Będzie sztos. Pyk. Pyk. I teraz... O, patrzcie, bomba! Co tu się dzieje? Nie! Nie! Kurwy synie, zostaw mnie. Ile masz bombów? 4. Trzymam zawsze więcej niż 3 na wypadek, gdyby wiesz. Dobra. Chyba, że mam cię zabić. To... Nie dasz rady z tą ilością. Dam rady. Czekaj. W 3 bombach się zmieści. Patrz, kurde, na górę. Totalnie na górę. No co, no jest chujowo zrobione. No kurwa, to tekstura. No tak. Oszczędzamy zasoby, żeby się tam nie doczytywało niepotrzebnie, nie wiadomo co. No, ale nice. Kurde, kosy to już lepiej nie dało się zrobić, prawda? Nie no, kosy się nie dało, to jest najlepsza kosa. O, jaka... no to nie żyjemy już w tym pomieszczeniu. Znaczy nie, ja zagroję duszki buszki. Dobra, ja tam postaram się ripować moje dusze. Aha, no to chuj, to umarłem, no to fajnie. Jaka ta kosa jest żałosna, jejku! No to zajebiście. Wiesz co, to ja cię kurwa podnoszę, jeżeli mogę oczywiście. Nie mogę. Aha, stoję w miejscu. Ej, u mnie stoisz, nie umarłeś w sumie. No, też widzę. Wiecie co, ja mam lepszy pomysł. Może zamiast przechodzić tą grę i pokazywać, jak się zabiło końcowego bossa, bo Gareth to zrobił, to może lepiej zrobić sobie kanapkę ze szprotem i szynką i sobie ją na przykład Ej, zjeść. Czy możemy uznać po prostu, że ukończyliśmy tę serię, kurwa? Wydaje mi się, że tak. Jeżeli mamy postacie wymaksowane. Czekajcie, pokażę wam całe kompendium. O, żeby być uczciwym. Pokażę wam większość tych broni, które udało się zebrać. Odinstalujemy Lost Castle. Pizdu! Zasłużyliśmy na to, żeby zakończyć tą grę. Po 60 odcinku to był tylko taki hobbystyczny sposób na podejście do tematu. Ale... No tak nie! Jak kiedyś zbalansują tą grę, to może pokażemy, jak wygląda kurwa koniec tej gierki. Albo ściągniemy sobie jakiegoś kurwa, nie wiem, trainer.pl i kurwa tyle w temacie. Nie, no co ty kurwa, bana chcesz jeszcze dostać na gierkę na Steamie? O nie, bana na gierkę kurwa na Steamie. Co to Apex Legends, gdzie kurde przypadkiem gracze wpadają pod mapę i dostają bany kurwa permanentne? Ej, ja w PUBG dostałem, ale na 24 za to, że zapadłem pod mapę, ale później mnie jej odbanowali, więc... I tak chuj. O, patrz, mięso, jabłka, kurde, noże, rzucam wszystko. Dobra, ja odpalam teraz kompendium. I proszę bardzo, czytajcie sobie informacje, jakie chcecie. 233 przedmioty na 246, więc tak naprawdę, no, całkiem sporo. Więc sobie teraz przeklikam grzecznie, żebyście mogli sobie na wszystkim w razie czego zapauzować, przeczytać. Jakbyście nie wiedzieli, to ten filmik może być taki mocno... Jakby to powiedzieć, taki strategy guide, bo na przykład ktoś nie ma odblokowanego wszystkiego, a nie wie, czego się może spodziewać. No to większość tutaj rzeczy powinna być, tak? To, że nie ma raptem jakichś, no nie wiem, 13, które są bardzo pechowe, tak jak na przykład ta kosa gównianego bossa. Z monsterów, smoczymona tylko nie pokazaliśmy. Jezus Maria, zobacz, z bossów, no nie? No. No, smoczymon ten kościany, czy jaki tam on był. No, się nazywa Fallen Dragon i tam jest na pozycji 14. No to ja niestety go nie będę miał jak pokazać. No niestety. No ale na YouTubie ale są... Ale powiem tak szczerze, że jak przeglądam tą listę tych broni, to jestem aż pod wrażeniem. Gdyby taki Vermintide miał chociaż taką różnorodność tego wszystkiego, nie? Bo bronie opierają się o te same efekty. Jedna daje ci shielda, jedna daje ci też shielda, jedna też daje ci shielda, tylko mają reskiny, inne staty, inne jakieś... Czekaj. No. Ja, dlaczego ja mam w bossach Death Spirit odblokowanego, mimo że go nie przechodziłem? Zobacz, czy czasem smoczymona nie masz pokazanego. No to zaraz zobaczę, tylko dojadę tutaj. No jeżeli w takim wypadku masz, to zobaczą przynajmniej ludzie, jak wygląda smoczymon. No to byłoby całkiem w sumie spoko, nie? Bo tylko na szybkości zjadę. Jeszcze jest ta taka fajna różdżka, która transformuje cię w wilkołkę z Wołynia, że możesz robić lifesteal. O, jest Ancient Sight, który jest o dziwo chyba lepszy od tego gównianego sighta. Tego Soul ja. Reaper. A demon cycle that controls the power of souls. Jedyne co ona kontroluje to alt and delete. Jedyne co kontroluje to anti-balance of the game. Dobra.
Sword of Justice. Mówisz w bossach, tak? 14 pozycja. No nie, u mnie cały czas jest nie istnieje. Aha, to ja widzę twojego bossa. Czyli ty widzisz mojego Death Spirita, tak? Mhm. No spoko, to fajnie. To znaczy, że jak ja będę hostem, to zobaczysz. No, tak więc, jeżeli chcecie grać w tą gierkę, to proszę bardzo, nie polecamy. Nie polecamy sobie... jedynie... Dlaczego mam 91 na 68 w przeciwnikach? To chyba trochę za dużo, co? No, to też tak uważam. Ale to wiesz, tak zbalansowane. Nie, no tak, jeśli odblokowujesz coś na 100%, to ja rozumiem, że czasami twórcy dodają 105, 110, 115, no ale... Ale tak 91 na 60? No to tak... Tak dziwnie. Tak dziwnie, tak chyba 1-3-7. Tak czy siak. Wypijmy sobie ostatnie narkotyki, proszę bardzo, potiony. Defensywa, potiony życia. No i dziękujemy wam za tą śmieszną serię, dziękuję, do widzenia. Czujemy się strasznie oszukani po tym, jak kurde gra prezentuje się z tymi końcowymi temami. Nie to żeby coś, ale kurde... Wiesz co mi to bardzo przypomina? Sytuacja jaka jest w Vermintide między Championem a Legendą. Gdzie Champion no. To jest spacerek w ogóle przez park z wyłączonym monitorem, wchodzisz na Legendę i jak dostaniesz cichy patrol Chaos Warriorów, to dostajesz takie kindy bały po dupsku, że nawet nie chcesz wstawać. Tak, najsłabszy szczur, który ginie na hita, zabiera ci 22 punktów życia, ponieważ gra implikuje, że uderzenie w twarz było tak naprawdę backstabem. A tak naprawdę jest i uderzenie w twarz, i backstabem jednocześnie. No, tak więc zjem se Chicken Fingersa. I do zobaczenia, na razie, pa! No cześć, możemy teraz w końcu coś zjeść. The game will continue, i tu się kurwa zdziwisz, gro. The game will not continue. O, patrz, Lost Castle, śmieszna aktualizacja, odinstaluj. Czy na pewno chcesz odinstalować? Ej, czekaj, to ja to jeszcze pokażę na odcinku, no dobra. Wychodzimy i teraz wam pokażę tajny tryb, jaki jest dostępny w tej grze, żeby odblokować sobie wszystkie możliwe przedmioty i mieć nieśmiertelność, 100 dusz i nie wiem, ojej, nieskończoną kasę. Co to? Bluża posiada tą gierkę i z nami ani razu nie zagrał, ponieważ nie chciał mu się grać, mimo że chciał tą gierkę. Oh well! Dobrze, więc jak widzicie, tutaj mamy coś takiego jak Lost Castle, tak? To jest ta słynna gra. No i ogólnie jaka gra? Ja już nic nie mam. No i zobaczcie, tutaj mam odblokowane różne achievementy. Nawet wejdę specjalnie w achievementy, żeby wam pokazać to, czego mi się nie udało wam zaprezentować. Upadłego smoka, trzech duszków, które za mną łażą, wszystkie bronie i pancerze i zabicie gobliniego króla bombami. Wszystkie inne rzeczy, jak widać, udało się zrobić. Defasura na kształt szczura, umarłem 30 razy, nie wiem, robiłem jakieś masę innych rzeczy, więc teraz nadszedł czas na najważniejszą rzecz, czyli pokazanie wam tego tajnego sposobu. Więc wchodzicie w Properties, Set Launch Options i wpisujecie sobie Unlock, podkreśnik 100%. Później minus 2137, robicie OK i żeby wam się wszystko odblokowało, robicie Uninstall. I po tym, jak to zatwierdzicie, macie grę wymaksowaną. Ale jest tak wymaksowana, że znika wam z listy na Steamie, więc ogólnie, no, możecie spierdalać.